Pokażę wam, jak się wiosłuje końcem sztangi, ponieważ większość ludzi nie potrafi wiosłować końcem sztangi. I w czym jest tu problem? W tym jest problem, że wszystko jest jakoś chujowo ustawione, nie ma pasków. Ostatnio nagrałem bardzo merytoryczne nagranie o paskach, ale niestety ma tylko 2,5 tysiąca wyświetleń, bo lepiej posłuchać o zjebanym rad 140, kurwa, nagranym na kolanie. A jak się mówi merytorykę, to polska scena sportu i chłopaków, którzy chcą być duzi, pierdolą to, nie? Dobra, teraz dla tych merytorycznych zawijamy sobie pasek, żeby się nie skupiać na trzymaniu sztangi, tylko żeby się skupić na pracy pleców, kurwa, nie? No, bo to ma być przetrenowane. I teraz tu jest na sztywno, nadgarstek niech boli, a co? Mamy dwa. Ustawiamy się w ten sposób, że sobie robimy taką dźwignię, że jesteśmy do przodu i wyrywamy ją do tyłu. No nie? Uważajcie, żeby wam plecy nie pękły. Dobra. I teraz tak. Raz, hop! I już mamy, co nie? I teraz wiosłujemy. I teraz tak, to są dobrze przepracowane plecy, nie wiem jak to wygląda na nagraniu, mnie to kurwa nie interesuje, ale to jest dobrze przepracowane, najszersze, akurat plecy, to jest moja najlepsza strona. Tutaj mamy 75 plus kij cały 15, liczmy, że jest 10, bo tam końcówka się nie liczy. Czyli mamy 85 kg, 3 serie, po 13 powtórzeń. Siła.